Dzień dobry, witam Was serdecznie, Jaresek oczywiście, witam, witam i pozdrawiam, a na spacerku jesteśmy, wiecie co, na razie sobie chodzimy, oglądamy, zwiedzamy, na przykład coś takiego, i takie miejsca pamięci, no i sobie tak oglądamy i zastanawiam się właśnie, czy tam iść, bo tak trochę mrozi chwycił, czy iść tam, ale same szkło pozbierać, ale chyba tam pójdę, bo tam zaparkowałem sobie samochód, także pójdę tam pozbierać taką jedną miejscówkę, zresztą może wiecie, że pokazywałem chyba Wam kiedyś, ile tam jest szkła, no zobaczymy, co tam jest w ogóle, tak? A jeden woreczek po prostu, mam tu je tak w kieszeni mam, także spoko, rękawiczki nowe, ciepłe, ten, co jeszcze chciałem powiedzieć, aha, jeszcze co Wam chciałem powiedzieć, odnośnie tej zbiórki, no widzę, że już się powoli rozkręca, chyba już tam jest ok, wszystko, dzisiaj dam link, tak samo na tą zbiórkę, na tą fotopułapkę, a jeszcze, żebyście się nie martwili, bo tam różnie piszecie, ja wiem, o co chodzi. Ja nie jestem z tych, wiecie, żeby ktoś kogoś prześladował albo coś takiego, po prostu mnie tylko zależy na tym, żeby mnie nie interesują, wiecie, osoby prywatne i ktoś tam, wiecie, pójdzie się napić, butelkę wyrzucić, czy piwo wyrzucić, czy jakieś tam inne rzeczy. Mnie to nie interesuje, naprawdę. Takich ludzi trzeba uświadamiać i nic więcej po prostu. I to mnie nie interesuje. Mnie jedynie interesują właśnie tak perfidnie, jak jest zrobione na przykład 5 worów śmieci. Ktoś wywalił z samochodu, przywiózł sobie swoje śmieci z domu, a na pewno płaci za wózkę, tylko się segregować nie chciało. Albo po złości, też tak może być. To mnie interesuje właśnie i interesują mnie takie rzeczy, jak na przykład ktoś przywiezie sobie samochodem gruz, z budowy, po budowie wszystkie te rzeczy tak wyrzuci. Zresztą w tamtym roku zgłosiłem do urzędu, bo tam nad wodą, w tym, gdzie ten parking był, to dzień wcześniej przyjechałem, był ok, tak, a na drugi dzień czy za dwa dni przyjechałem, to taka wielka kupa gruzu była, masakra po prostu. Wszystko tam było, wszystko, nie tylko gruz, po budowie. No bo ludzie oszczędzają po prostu, nie? Buduję chałupę za 100 tysięcy, za 500 000 złotych, ale 600 zł na pojemnik, na gruz, to już go nie stać, no nie? No i woli to do lasu, czy nad wodę wywieźć, no. No ale urząd oczywiście u nas się tym zainteresował i zaraz to wywieźli, tak? No ale takie rzeczy mnie interesują. A takie drobne rzeczy naprawdę, to nie będę zwracał uwagi na to. Także nie przejmujcie się, ja nie jestem jakiś tam nawiedzony człowiek, żeby kogoś prześladować albo coś. No, ale wiecie, sama kamerka to i że teraz mówię o tej kamerce, to też będzie odstraszać, tak? Że ludzi teraz. Tak mi się wydaje, bo nigdy nie będą wiedzieć, gdzie ta kamerka będzie umieszczona. Ja nie mówię, że będę nagrywał, że się coś nagra. No, może się coś nagra, może nie. Oby nie. Będę się starał po prostu gdzieś w takich kilku miejscach montować tą kamerkę, żeby może akurat... I po prostu to są jednostki. Ja wiem, że to są jednostki tylko, tak? Bo mówię, tak, te drobne śmieci... To ja tam nie mam zamiaru nikogo prześladować i po prostu ja mogę ich jedynie posprzątać za nich i to, co oni zostawili, edukować ich po prostu, że tak nie wolno robić. Ale mnie interesują te grubsze właśnie, tak? I z takim, wiecie, to mnie interesuje właśnie. Tak powiem. No i jeszcze, co bym chciałem powiedzieć. Idziemy tam. Tam zobaczymy te buteleczki. Dzisiaj, bo wziąłem, wiecie, z lasu to, co ostatnio, pamiętacie, że taka zima była w lesie, byłem i wyciągałem te gąbki, coś tamtego, to jeszcze mi leżało w domu, muszę to wywieźć. Dzisiaj mam to, zapakowałem to do samochodu, na przok to muszę wywieźć, bo wszystkie śmieci wywożę, ale tylko te z domu to nie mam kiedy nigdy, zawsze mam gdzieś, po prostu nie mogę tego załadować, bo mam zajęty samochód na coś innego. Dlatego to wziąłem i teraz sobie jeszcze jeden worek dozbieramy, oby nie, buteleczek i pojedziemy na wszok. A jeszcze, Daniel, pozdrowionka dla Ciebie, wiadomo o co chodzi, Daniel, chodzi o ten magnes, wiesz co zrobimy?
bo nie doczekać się po prostu. Masakra jest. Po prostu komplikacje są same komplikacje. Dlatego w przyszłym tygodniu wysyłam Ci czapeczkę, a jak będą magnesy, to Ci wyślę dodatkowo ten magnes, ok? Tak się umówimy. Pozdrowionka dla Ciebie. No bo po prostu ja już się denerwuję i za długo to trwa, wiecie, i nie umiem się dogadać z tymi firmami po prostu. Ale dobra, no nie o tym. Dobra, to teraz Ares, chodź tu. Teraz pójdziemy sobie tam właśnie, bo byliśmy tu w miejscu pamięci. I teraz pójdziemy sobie tam, w prawo skręcimy i tam są takie, widzicie te, widzicie taki lasek. No nie wiem jak to, tam już dalej są zabudowania, tu jest zabudowanie, tam dalej są pola i znowu las i takie. Tam jest taka miejscówka, zresztą widzieliście to. To pójdziemy zobaczyć, ile tam tego szkła nam się uda nazbierać. Palce marzną, powiem Wam. Dobra, widzimy się tam na miejscu, możemy, nie? Powolutku. Po spokojności dzisiaj. No i widzicie, pójdziemy tam. Stamtąd żeśmy przyszli. No i pójdziemy tam sobie, w te drzewka tam, w te krzaki. Widzicie, tam samochód jest. No i tu są te okolice, widzicie. No i sobie tu posprzątamy, tak. A co? Też nie może być tu tego syfu. Masakra po prostu. Ares, chodź! Będziemy tu. Tylko szkło będziemy dzisiaj brać. Zimno jest, powiem wam, strasznie. Ale będziemy tylko szkło. Zobaczymy, woreczki mam, także co załadujemy, to załadujemy i pojedziemy wieść na swój tydzień, tak jak mówię, na spokojności. Ares, powiem wam, no nie wiem czy tak będzie po spokojności, bo jest tu tego trochę. Zrobiłem sobie takie miejsca. No zobaczymy jak to powrzucam. Ile tego będzie? Nie wiem komu mam dziękować za te rękawice, czy pani Marii, czy... Ja pierdzielę, bo takie ciepłe, fajne. No, w każdym razie no nie chcę gapy popełnić, bo nie pamiętam, które patrzcie były. W każdym razie bardzo dziękuję za te rękawice, są naprawdę super. Mam podobne, ale one są mokre, nie wysły, muszę do domu wziąć. Ach, Boże, super, takie rękawice to naprawdę na teraz na te zimowe rewelacja. Widzicie, no dobra, no ja sobie tu to po prostu wszystko pozbieram. Same szkło oczywiście, bo te, widzicie, takie rzeczy to ja tu zostawiam. Dzisiaj tak jak mówiłem, same szkło jeszcze pójdę tam po to. Tu pójdę, pod, jeszcze to wezmę. Nazbieramy, wiecie co? Bo to tak, jak ja to pozbieram teraz, no to tu będzie dużo, tak? To wezmę drugi woreczek i przejdziemy się tam. Tam po prostu tylko jeszcze kawałek się przejść, zobaczyć, tak, czy nie ma jakiegoś szkła. No to weźmiemy tam jeszcze jeden worek ewentualnie. No, nie dużo. Nie myślałem, że tyle będzie, no ale no co zrobić. Dobra, ja to pakuję i potem pójdziemy tam troszkę dalej. Powiem Wam, że... patrzcie. Ile tych szkoików, butelek. Ciężkie. Już nie ładuję, więc... O pierdziel. Same szkło. No i dobra, tak jak mówiłem, idziemy tam dalej. Jeszcze coś tam pogrzebać. Na pewno się coś znajdzie, bo to nie ma takiej opcji, żeby się nie znalazło. Także wyciągam jeszcze jeden worek. No dobra, to ja sobie tu podjadę, wiecie. Samochodu tu przestawię gdzieś tu blisko, żeby tu nie nosić. I załadujemy te dwa woreczki. A co mi tam? Jak już tu jestem, no to szkoda by było nie wziąć jeszcze jednego worka. No już szkła za dużo nie ma. Mam tam parę butelek. Jedynie plastiki. Takie widzicie. O, patrzcie. Ale to następnym razem może plastiki, co? Zobaczcie. No to jest porozwalane trochę niektóre. O. Teraz nie będziemy brać plastiki. Ares! Nie będziemy teraz. Chodź, Ares tu. Ja cię kręcę. No i
Jeszcze troszkę pochodzimy. Już tu jest butla. No i takie pojedyncze teraz się trafiają. Tam było więcej. Ale to też nie może tu leżeć. Przecież. Przejdziemy się tu tym bokiem. I pójdziemy jeszcze tam. Na tą końcówkę tam zobaczyć, co tam jest. O, trochę się nazbierało. Na razie przełożę do drugiej, do tej reklamy, do tej woreczka i żeby te ręce wziąć, to nie będę musiał samochodu przestawiać. No jeszcze tam pójdziemy zobaczyć. No, oby się nie nazbierało. No i widzicie, po spokojności jest tam parę butelek. I teraz sobie przełożę z tego, bo ten jest strasznie ciężki. Część, przynajmniej 10 butelek tu. Wezmę do dwóch rąk i pójdziemy. Tu daleko nie jest, do samochodu, do dwóch woreczków akurat. Nie będę musiał przestawiać samochodu. No trudno, zużyjemy dwa worki. Trudno, życie. A potem przyjedziemy tu kiedyś, jak ino będę miał czas, to te plastiki, wiecie, te inne jakieś rzeczy pozbierać chociaż. Wiecie co, jeszcze tu, bo teraz się tak... Jeszcze tu ciśniemy się. O. Zobaczcie, jeszcze jest butelka. O. Jakieś szkło. Dobra. Dobrze, że nie ma takiego szkła. Wiecie, zbitego tutaj dużo. Jakie drobne to. Lepiej jest nic. No. Ale to nie powinno tu leżeć wszystko, tak? Powinno być czyściutko. No, no, trzeba zadbać o tą okolicę. Już jest coraz czyściej, wam powiem. Coraz czyściej się tu u mnie robi. Ładnie. Dobra, przepakowuję i idę do samochodu. Śnieżyca jakaś idzie, powiem wam. Nie wiem, czy to będzie widać. Taki drobny na razie leci. Ale wiatr i śnieg. No dobra. Może akurat nam się udało przed tym śniegiem. Zobaczcie, spakowany. Przełożyłem do dwóch worków. No i oczywiście te, wiecie, pamiętacie to? Te gąbki z lasu w tym worku. No to jest właśnie to. I tak leżało. Ja mówię, no kurde, nigdy nie miałem tego zabrać ze sobą. A i teraz jest okazja, przynajmniej taki samochód brudny, niesamowicie. Bierzemy, jedziemy na przód. Wyrzucimy to. No i znowu coś dobrego zrobione, tak. Znowu dla przyrody. Będzie tutaj super posprzątane. Nie wiem, co to, kogo tu są te tereny, ale no nieważne. Nie mają być, nie mogą być taki brud. Taki zaśmiecone to wszystko, to stare śmieci są naprawdę. Teraz ludzie myślę, że już tak nie brudzą. A tutaj, powiem wam tu, widzicie, fajne maślaczki rosną po boku. A co tu jest? Przecież bym zobaczył jakąś butlę. No to trzeba wziąć jak szkło, to szkło. Tutaj maślaczki fajne rosną, wiecie? Także jak idę czasami na spacer, to tu też maślaków sobie nazbieram. To będzie z Ares. Także to wyrzucamy jeszcze. Dokoptujemy tą butelkę. I lecimy. No to co? Oczywiście jestem na miejscu. Jak zwykle zresztą. Alesek się już nie może doczekać. Jak już pojedziemy. Nie lubi w tym... Znaczy lubi w samochodzie jeździć, ale on woleć by, wiecie, gdzieś do lasu konkretnie wyjść, pospacerować. Ale i tak się już wybiegał. Także no, będziemy wyrzucać teraz szkło tu. Dzień jak co dzień. No i te wszystkie to taki dzień do innego kontenera. Gdzie jest właściciel, że tak powiem, w cudzysłowiu. Pogadamy, powyrzucamy. No i tyle, no będę się z wami żegnał. To jest dzisiaj tak po spokojności, tak jak mówiłem. To trzymajcie się, do następnego, papa.